Witają Państwa bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. Może więc zobaczymy jakieś nowe twarze albo nowe pomysły na ustawienie zespołu. Czy będzie prowadzenie? Ależ pech! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Piłkę przejmują rywale. Charles Arangis, Vargas, Castillo. Naciskali na rywali, aż wreszcie przejęli piłkę w środkowej części boiska. Próba przelobowania obrońców udana, bardzo dobrze pomyślane. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Guardado. Wybijają teraz do przodu. Alexis Sanchez, chiliński napastnik, doskonale czujący się na lewym skrzydle, ale też na środku. Czego możemy się dziś po nim spodziewać? Podstawowymi atrybutami tego piłkarza są jego nieprawdopodobna szybkość i umiejętność Będzie strzelał! Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Dobry atak flanką. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Hector Herrera. Vela. Jest przejęcie i mają szansę. Javier Hernandez. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Ładnie, ale nie ma bramki. Piękne uderzenie z woleja, ależ byłoby co pokazywać w powtórkach. Na treningu takie piłki prawie zawsze wchodzą, ale jednak w czasie meczu jest tyle dodatkowych czynników. Akcja skrzydłem. Zablokowane to podanie, piłka odbita od rywala. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Castillo. Vargas. Castillo. Ryzykownie, ale udanie. Hernandez. Uderzenie. Piłka trafia w gracza z pola. Rywal naciska. Hector Moreno. Hector Herrera. Lozano. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Ryzykowna, ale udana interwencja. Vidal. Sanchez. Castillo. Alexis Sanchez. Piłka wyszła na aut bramkowy. Za chwilę grę wznowi bramkarz. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Powinien dogrywać. Powstrzymali rywala. Wybijają daleko w pole. Pressing ze strony rywali. Ależ pechowe podanie i strata. Hector Herrera. Sporo miejsca na skrzydle. No, tu był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Enzo Rocco. Arturo Vidal. Castillo. Charles Arangis. Vargas. Vidal. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową.
Andres Guardado. I po odbiorze strata piłki. Castillo. Vargas. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Hector Herrera. Javier Hernandez. Długa seria krótkich podań. Taką mają taktykę na dzisiejsze spotkanie. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Vargas. Vidal. Sanchez. Arturo Vidal. Czy będą prowadzili? Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Rozpoczynają kontratak. Layún. Hector Herrera. Ma na skrzydle dużo swobody. Może dośrodkować. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Vela! Atakują wzdłuż bocznej linii. Castillo. Charles Aránguiz. Doskonale zagrał. Czy będzie prowadzenie? Ładnie pomyślane. Świetnie rzucił prostopadle. Ależ znakomicie obronił. Mamy rzut rożny dla reprezentacji Meksyku. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Reprezentacje schodzą na przed. Zapraszam na drugą połowę. Piłkarze Meksyku rozpoczęli. Carlos Vela. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Isla. Charles Aránguiz. Castillo. Za chwilę Meksyk wznowi grę wrzutem z autu. Hector Moreno. Moreno. Lozano. Castillo. Vargas. Charles Aránguiz. Vidal czai się przy bliższym słupku. Niewiele brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Powiedz, co sądzisz o grze Alexisa Sancheza w tych pierwszych 45 minutach meczu? Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Vargas. No takie zagrania często kończą się utratą piłki. Meksykanie teraz atakują. Guardado. Andres Guardado. Meksykanie wykonywać będą rzut rożny. Z rzutu rożnego w pole karne. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Naciskają na niego. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. A teraz Sanchez. Ach, szkoda, strata. Carlos Vela. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Piłka odbija się od słupka, wraca na boisko, nie ma bramki. Castillo. Szkoda, że ten strzał tak minimalnie niecelny. Byłoby prowadzenie i sytuacja znacznie bardziej komfortowa.
Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Sporo miejsca na skrzydle. Dośrodkowanie, obrońcy zgubili krycie. Zabrakło precyzji, dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Katastrofa. Wolne podanie, łatwa strata, bardzo łatwo przejął je rywal. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Próbują ataku bokiem boiska. Przeciwnik chce wymusić błąd. Alexis Sanchez. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Hernandez. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. To będzie rzut wolny. No, zaskakujące. Trener decyduje się wymienić aż 3 zawodników. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Arturo Vidal! Czy będzie prowadzenie? No, tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Zdążył w ostatniej chwili. Hector Herrera. Gra będzie wznowiona od bramki po tym dośrodkowaniu. Vidal. Castillo. Arturo Vidal. Alexis Sanchez. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Prostopadle za linię obrony. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Nikt teraz nie przeszkadza. Niecelne dośrodkowanie wyjdzie za linię końcową. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Enzo Rocco. Castillo. Alexis Sanchez. Pablo Hernandez. Castillo. No i jest! Pierwsza bramka. Długo na nią czekaliśmy. Może będą następne. Ale na grę kombinacyjną pozostało w sumie niewiele czasu. Teraz będzie się liczyła brutalna siła w ataku. Ależ to jest ważna bramka. Bardzo możliwe, że to była najważniejsza akcja całego spotkania. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Moreno. Andres Guardado. Lozano. Hector Herrera. Daleko wybijają.
Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. Castillo! Niebezpieczny strzał wychwycony przez bramkarza. Jesus Corona. Ta akcja w samej... Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja! Ależ obrona! Szkoda, to była świetna okazja do zdobycia wyrównującej bramki. Interwencja rzeczywiście bardzo dobra. Strzał z bliska i trudny do obrony. To mogło uratować ich zwycięstwo. No, nie ma bramki. Mało brakowało. Ładnie uderzył technicznie. Z tej odległości nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie. Wygrana jedną bramką w meczu to...